Konopie włókniste. Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich. Konopie włókniste uprawiane są w Polsce od niepamiętnych czasów. Wcześniej używane w przemyśle tekstylnym nie budziły negatywnych emocji, gdyż nie identyfikowano ich jako środka odurzającego. Załamanie rynku konopnego nastąpiło w latach 70. XX wieku, kiedy włókna naturalne zaczęto zastępować syntetykami i wprowadzono obostrzenia prawne dotyczące upraw drugiego rodzaju konopi, to jest konopi indyjskich. W ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w dniu 19 sierpnia 2020 roku zorganizował wyjazd studyjny pod tytułem Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich konopie włókniste do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego mieli możliwość przybliżenia przedstawionej tematyki. Nazywam się Przemysław Lecyk, jestem pracownikiem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brylinowie, oddział w Poznaniu. Jestem brokerem innowacji. W ramach działania Współpraca na jesieni tego roku zostanie ogłoszony konkurs na działanie Współpraca krótkie łańcuchy dostaw. W ramach tego działania będzie można założyć grupy operacyjne składające się minimum z 5 rolników. Jest to nowość w odniesieniu do poprzednich działań, gdzie grupę musiało założyć aż 10 rolników. W ramach tego działania grupa operacyjna będzie mogła wnioskować o dwa rodzaje środków. Środki umożliwiające zakup środka transportu, to jest kwota 325 tysięcy, oraz środki, które nie obejmują zakupu środka transportu, to jest kwota 280 tysięcy złotych na grupę. W ramach tego działania celem tego działania jest założenie grupy operacyjnej składającej się, tak jak powiedziałem, minimum 5 rolników, która będzie promowała zasadę krótkich łańcuchów dostaw, czyli produkcji żywności bezpośrednio u rolnika, sprzedaż albo w gospodarstwie, albo sprzedaż maksymalnie przez jednego pośrednika. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Janusz Jankowiak, reprezentuję Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania. Chciałbym powiedzieć o praktycznym wykorzystaniu konopi. Konopie są rośliną o wielorakim zastosowaniu. Zastosować w praktyce możemy wiechy konopne, łodygę konopną, a także i korzeń konopny. Wiechy konopne posiadają bardzo cenny element, którym są nasiona. Nasiona konopne możemy przetwarzać poprzez tłoczenie, poprzez obłuskiwanie, uzyskując cenne produkty przerobu. W wyniku tłoczenia nasion konopnych uzyskujemy olej konopny zimno tłoczony. W wyniku obłuskiwania nasion konopnych uzyskujemy białko konopne w postaci orzeszków konopnych oraz łuskę konopną. Orzeszki konopne, białkowe, pozbawione łuski konopnej, nazywane są superfoods ze względu na bogactwo aminokwasów oraz egzogennych oraz edystyny, a także możliwość ich zastosowania w wielu dietach. Łuskę konopną możemy zastosować jako błonnik konopny i może być on dodatkiem do wielu potraw oraz pokarmów. Innym wykorzystaniem produktów przerobu wiech konopnych są same wiechy, które możemy poddawać ekstrakcji nadkrytycznej CO2, uzyskując ekstrakt konopny zawierający kanabinoidy. Korzeń konopny jest najmniej zagospodarowaną obecnie częścią konopi. Może z uwagi na prowadzone badania jeszcze nie mamy pełnego wykorzystania jego możliwości.
Dziękuję. Panie Grzegorzu, może parę słów o konopi, żeby przybliżyć widzom, oglądającym, no, co to za roślina, zastosowanie, jakie możliwości i jakie stwarza dla Polski i dla naszego przemysłu włókienniczego, kosmetycznego, wszelakich, ta roślina, jakie możliwości stwarza dla nas. Tak, ta roślina no, wróciła do łask. Ona była znana od dawna. W latach 60., 70. była bardzo popularna. Potem niestety ustawa o narkomanii, przeciwdziałaniu narkomanii jakby zablokowała. I ponowny rezesans uzyskała jakby po roku 2000 w Polsce. Oczywiście świat się bardzo tą rośliną zainteresował i dlatego to też również dopłynęło do Polski. Konopie jest to roślina z natury, roślina jednoroczna, dwupienna z natury. I naturalnie występowała w Polsce. I naturalnie występowana, oczywiście, ale kiedyś jej przeznaczenie to było typowo produkcja na włókno. Włókno, które było wykorzystywane do produkcji lin okrętowych. Resztę właściwie tej rośliny nie było znane, nie było wykorzystywane. Dzisiaj mamy zastosowanie szczególnie medyczne poza tym, co było do tej pory, czyli nasiona, włókno, doszło paździerzy, doszło przede wszystkim kanabinole, takie słynne w tej chwili CBD, które ma własności no, prozdrowotne, tak trzeba powiedzieć. Oczywiście nie jest to w tej chwili lekarstwem, ale już... Badania wciąż trwają. Badania trwają, oczywiście. Oczywiście Izrael, zresztą Stany Zjednoczone również. Inwestują w to. Oczywiście i tutaj widzimy, że jeżeli mówimy o znaczeniu prozdrowotnym, no to już nic lepszego nie trzeba, bo wiadomo, że zdrowie najważniejsze. Jasne. Oczywiście. Nie ma zdrowia, nie ma życia, no to nie ma nic. Poza tym oczywiście przeznaczenie przemysłowe. No w tej chwili wykorzystuje się bardzo mocno paździerze, które było właściwie do tej pory bezużyteczne. W tej chwili jest jako ściółka, jako produkt do budownictwa. Buduje się domy ekologiczne. W tej chwili mamy w instytucie taki dom zbudowany z paździerzy. Właściwie włókna tych paździerzy jest też około 30% samej rośliny. Także to jest duży potencjał. Bardzo duża jest jakby chłonność wilgoci. Tak, świetny mikroklimat. Oczywiście, także wszystko eko, można powiedzieć. Tak, tu jest, bym wolny powiedział... od grzybów, pleśni. Tak, jak najbardziej. Oddychający. Tutaj jeszcze ciągle będę zmierzał do kierunku jednak nasion. Nasion, gdzie te odmiany takie popularne, znane, polskie, które były już dawno wyhodowane, jak białobrzeskie z roku 68, czy późniejsza odmiana siostrzanna tygra, ale w roku 17 została zarejestrowana nowa odmiana. Henola, bardzo ciekawa, gdzie daje nam plon według badań Soborowskich 230% wzorca. Tak. Czyli my tutaj swobodnie możemy osiągać 2 tony nasion z hektara. Przy niskości tej rośliny czy wczesności same plusy dla rolnika i dla gospodarki. Także zachęcam rolników do uprawy, szczególnie tej odmiany, ale nie tylko, ale również innych polskich odmian. Jest to też duża korzyść dla rolnika w całej uprawie obecnie w Polsce zbożowej, kiedy mamy 78% zbóż, ta roślina jako przerywnik w monokulturze, do tego no, przede wszystkim możemy jakby zwiększyć dochodowość rolnika, bo dochód, może inaczej powiem, przychód, te 15 tysięcy to jest normalne, bo jeżeli powiemy, że możemy zebrać 1,5 tony, to jest normalnie osiągalne, nawet przy metodzie zbioru jednofazowej, te 1,5 tony po 10 zł, to już mamy 15 tysięcy. Z tego co słyszę, panie Grzegorzu, to roślina ma wszelakie zastosowania, bo zarówno w nasiennictwie, jak i w kosmetyce prozdrowotne właściwości, no to jeszcze niech tylko pan doda, że ma właściwości proekologiczne i myślę, że to przekona już każdego do uprawy albo przynajmniej spróbowania uprawy konopi w Polsce. Jak to wygląda od tej strony? Tak, czy ta roślina jest przyjazna środowisku? Ta roślina jest bardzo przyjazna środowisku, tak jak wcześniej wspomniałem. Możemy nie stosować do niej chemii, czyli nie zatruwamy środowiska,
a ta roślina oczyszcza nam środowisko, czyli glebę nam oczyszcza. Korzenie tej rośliny bardzo wysokiej wyciągają metale ciężkie. Jesteśmy w trakcie badań, które nam pokaże, które metale ciężkie najbardziej są absorbowane przez tą roślinę. Oczywiście na terenach skażonych, czyli pokopalnianych przykładowo, kiedy ta roślina jest tam uprawiana, oczyszcza środowisko, nie używamy jej do spożycia, ale na cele przemysłowe ją używamy, a za mało to możemy użyć do użyźnienia gleby, bo jeżeli tą roślinę przyoramy, to stworzy dodatkową warstwę próchnicy w glebie. Użyźniamy glebę automatycznie. To jest jedna sprawa. Czyli w dwojaki sposób wyciąga z ziemi to, co wyciąga, użyźnia. I tworzy próchnicę. Tworzy próchnicę. Mało to. Ta roślina według naszych ostatnich badań pochłania 11 ton dwutlenku węgla z hektara. To do tej pory się mówiło, że 2,5 tony tylko. Czy jest można powiedzieć, że wytwarza więcej tlenu niż las? Oczywiście. W fazie wzrostu. I to jest roślina odnawialna. Las musi rosnąć latami, a to jest co roku na nowo. Mhm. Sieje się i się zbiera. Także jest to roślina, która widzę ma przyszłość bardzo dużą, nie tylko dla rolnika, dla środowiska, dla gleby i ogólnie dla społeczeństwa. Zachęcam do uprawy tej rośliny niezależnie od celu, bo celów jest bardzo dużo i możemy my jako rolnicy stworzyć dochód sobie, zrobić dużo dobrego dla środowiska i popularyzować tą roślinę. I przy okazji Polska na tym skorzysta także, bo kiedyś byliśmy potentatem. Wszyscy skorzystamy na uprawie tej rośliny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.